październik, listopad, grudzień, styczeń, mnóstwo klientów przychodziło do wydziałów komunikacji w całym kraju, rejestrując samochody bądź przedstawiając umowy kupna-sprzedaży sprzed wielu, wielu lat. Dlaczego tak się stało? Właśnie dlatego, że przepisy są niespójne, chaotyczne i w fatalny sposób wprowadzone. Informacja o tym, jak należy interpretować te przepisy, spłynęła do wydziałów komunikacji na terenie całego kraju 24 grudnia. Dopiero wtedy ministerstwo wyjaśniło, że dotyczy to umów zawieranych od 1 stycznia 2020 roku. Mam na celu przedstawienie tej sytuacji, bo doskonale wiemy, jak duże jest zaniepokojenie wśród mieszkańców powiatu głogowskiego, jakie są kolejki. Chcielibyśmy wyjaśnić, czym one są spowodowane. Spowodowane są głównie wprowadzeniem w błąd mieszkańców Polski odnośnie karania za niezgłoszenie zbycia bądź nabycia pojazdów. Te przepisy obowiązują od 1 stycznia i umowy zawarte dopiero od 1 stycznia 2020 roku podlegają tym sankcjom. Postanowiliśmy zwiększyć o jeden etat pracownika w Wydziale Komunikacji. Ta osoba będzie gotowa do pracy w przeciągu 2 tygodni, jak również wyposażymy Wydział Komunikacji w terminale do możliwości opłat kartą bankomatową. Przeanalizowaliśmy rok poprzedni i rok 2018 i okazało się, że zwiększenie jest rzeczywiście około ponad 35%, jeżeli chodzi o rejestrację pojazdów. My się spodziewamy, że to nie są tylko i wyłącznie te prace, które będziemy musieli wykonywać w tej chwili, z prace związane z rejestracją, ale również z prace związane z naliczaniem kar. A więc jeżeli chodzi o czynności, które będą musieli wykonywać pracownicy i zakres tych czynności, które będą spadną na starostwo, będzie zdecydowanie większy. Pan starosta wspominał o jednej osobie, którą już zatrudniamy po to, żeby ulżyć mieszkańcom, bo rzeczywiście widzimy ten problem. Natomiast spodziewam się, że może się okazać, że ta jedna osoba nie wystarczy. W przyszłości będziemy musieli wrócić do dalszych rozmów, żeby jeszcze zwiększyć etat. Bo w przypadku pojazdu sprowadzonego tam jest obowiązek 30 dni. Czyli to jest bezwzględnie, tak? Czyli nie ma to możliwości zgłoszenia, tylko nabycia. Po prostu trzeba go zarejestrować. Jeśli chodzi natomiast o pojazdy zarejestrowane na terytorium kraju, przepisy właśnie, tu też o czym wspominał Pan Starosta, w tym wypadku dopuszczają też zgłoszenie nabycia. Tak? To można to zrobić poprzez e-pułap, można drogą listownię, oczywiście można też osobiście, można zostawić też na biurze na informacji. Pracownicy Wydziału Komunikacji pracują bardzo ciężko i najszybciej jak tylko się da, aby nie popełnić jakiegokolwiek błędu. Nie są to sprawy, które można załatwić w 30 sekund. Rejestracja to poważna decyzja, więc musi być wykonana należycie, z należytą starannością. Prosimy o wyrozumiałość, staramy się na własny koszt, ponosimy dodatkowe koszty, aby tą sytuację naprawić.